Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Nagrywam ten, w zasadzie taki bym powiedział, trochę specjalny odcinek, ponieważ muszę wam wyjaśnić. Dzisiaj jest piątek i zwykle w piątki udostępniam jakiegoś vloga, przynajmniej staram się tak robić i pojawi się film z Sibiu, z miejsca, w którym byłem w Święta Zanom, ale zrobię go dopiero na niedzielę, bo dużo po prostu ten film wymaga edycji i więcej czasu potrzebuję, żeby go zmontować. Jest w jakiejś tam części zrobiony, ale po prostu jeszcze go nie skończyłem i nie sądzę, żebym go zdążył zrobić po prostu na dzisiaj, albo nawet jakbym go zrobił, to on się, szczerze mówiąc, nie wgra na YouTube'a, bo jest zrobiony w 4K. Gdzieś te filmy, które robię w 4K, a staram się wtedy nagrywać w takiej jakości, jak jestem po prostu gdzieś w ładnym miejscu, dlatego żeby te filmy miały jak najlepszą jakość. I w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, chciałem podyskutować i tak trochę sobie polimelizować na temat tego, dlaczego Rumuni są tacy ulegli, dlaczego Rumuni są tacy, bym powiedział, podporządkowani swoim autorytetom. A według mnie i na podstawie jakichś tam moich spostrzeżeń, jak mieszkam w Rumunii 4 lata, to uważam, że są takie trzy grupy zawodowe, które właśnie są, tak bym powiedział, bardzo doceniane przez Rumunów i oni właśnie są takimi autorytetami dla mieszkańców tego kraju. A są to między innymi lekarze, policjanci i politycy. No i chciałem o tym dzisiaj właśnie trochę podyskutować. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, to was zapraszam na dzisiejszy film. Zobaczcie, jaki mam ładny wschód słońca. Jest przed godziną 8 rano, jak nagrywam. Ja się cieszę, bo dzień się robi coraz dłuższy i no, będzie można wstawać wcześniej i nagrywać te filmy znowu wcześniej rano. No może nie w grudniu, po południu, nie w styczniu jeszcze, ale od wiosny, która już powinna nastąpić. Ja liczę tylko po prostu dni, kiedy będzie wiosna i kiedy ten dzień będzie jeszcze dłuższy i kiedy będę miał możliwość po prostu nagrywania tak wcześnie, bo ja jestem skowronek, jak już wielokrotnie wam mówiłem. Dobra, przechodzę teraz do meritum mojego tematu dzisiejszego filmu. Tak jak wam powiedziałem, są właśnie te trzy grupy zawodowe, którym w zasadzie Rumuni są tacy ulegli, tak bardzo w nie wierzą, tak bardzo bym powiedział doceniają te właśnie grupy zawodowe, o których chcę wam powiedzieć. Zacznijmy może od pierwszej z nich, którą są lekarze. Właściwie czemu nie? Zacznijmy od lekarzy, bo jak gdzieś zauważyłem, tak, i nawet mam przykład na podstawie swojej Anny, która gdzieś zawsze tak wierzyła po prostu w to, że lekarz musi być takim autorytetem, że lekarz musi wiedzieć po prostu wszystko, że lekarz się nie pomyli, że lekarz jest po prostu taką osobą, która zawsze jej dobrze doradzi, że nigdy po prostu czegoś złego jej nie powie, że zawsze ją wyleczy. A prawda była inna, prawda bywała po prostu różna w tym temacie. Ja pamiętam, jak Anna miała po prostu takie problemy ze zdrowiem, ale w tym sensie, że często chorowała, często miała jakąś grypę, często ją łapały przeziębienia. I co lekarze jej polecali? Lekarze jej polecali jak zawsze antybiotyki. No bo co? No bo jak tu kogoś wyleczyć? Czym można wyleczyć, jak nie tylko antybiotykiem, tak? No i biedna dziewczyna brała te antybiotyki przez całe swoje życie i miała tak osłabioną swoją odporność, bo antybiotyki to jest coś takiego, co działa na krótką metę i osłabia później odporność i człowiek się staje po prostu podatny na choroby i choruje częściej. I to było takie kółko zamknięte, taki efekt kuli śnieżnej. Raz Anna czuła się dobrze, za chwilę znowu katar, za chwilę znowu... Ale słychać pięknie, jak ptaki ćwierkają. No nie, jakby miała iść wiosna. Ja jestem taki nastawiony na tą wiosnę, a tu jest 0 stopni, jak chodzę i nagrywam. Ale dobrze, powiedzmy dalej o Anie i o tych lekarzach. I ona po prostu w tak to wierzyła, tak ślepo wierzyła i nie miała takiego przekonania. Ja też, jak wiecie, ja się interesuję też tym tematem zdrowia.
robiłem też jakieś live'y związane ze zdrowiem, robiłem też film, który gdzieś tam się no po prostu przyjął i oglądaliście go chętnie na temat zdrowia i wiecie, że mam powiedzmy z tym takiego fioła, jakby można było powiedzieć, i lubię wypowiadać się w tych kwestiach, krytykować lekarzy, krytykować procedury medyczne i generalnie jakąś tam wiedzę mam. Ja nie jestem lekarzem, ja nikogo nie będę też do czegoś przekonywał, nikogo nie mam zamiaru tak samo leczyć, ale gdzieś po prostu mam tą taką wiedzę, którą pojąłem, którą gdzieś zdobyłem od lekarzy, właśnie od tych lekarzy w Polsce, którzy stracili gdzieś prawo do wykonywania zawodu, ponieważ byli niewygodni, ponieważ mówili coś, co nie było zgodne z procedurami medycznymi. I od nich gdzieś tą wiedzę czerpałem i spróbowałem zastosować nawet na nas. Mianowicie, tak jak już kiedyś tam powiedziałem o tej witaminie D3, teraz nie chcę się tu zagłębiać w szczegóły, jak stosować, jak i dlaczego, ale generalnie suplementując się właśnie witaminą D3, witaminą K2, MK7, ok, tyle mogę powiedzieć w tej kwestii, to doszliśmy razem z Aną do takiego miejsca, do takiego momentu, że w ogóle nie chorujemy, nie łapią nas przeziębienia. Film o tym zrobię kiedyś, po prostu taki, w którym wypowiem się i szeroko coś powiem na temat suplementacji tymi witaminami. Wiem, że go zapowiadałem, ale chcę się do niego przyłożyć tak konkretnie i tak, żeby po prostu można było go, no po prostu muszę go przygotować się też do tego filmu. On powstanie w nowym roku. Także już reasumując ten temat Anny, temat tego, jak ona była zapatrzona właśnie w lekarzy. Na początku nie wierzyła mi w to, co jej chciałem przekazać, nie wierzyła w to, że w ogóle można brać te witaminy. Powiedziała mi nawet coś takiego, a ja nie umrę, jak wezmę tak dużo tych witamin, bo lekarze gdzieś tam takie mikroskopijne dawki po prostu zalecają i no, ona to traktowała tak na poważnie, ale to nie mam tylko, słuchajcie, przykładu Anny, są też przykłady innych osób, jej koleżanka, która niedawno urodziła dziecko, też tak chorowała. Anna teraz, można powiedzieć, że próbuje gdzieś tą wiedzę swoim jakimś najbliższym przyjaciołom, przyjaciółkom, tak, gdzieś tam przekazać. Oni są na to odporni. Są odporni na jakąkolwiek wiedzę i dla nich argumentem jest po prostu to, że lekarz im tak nie zalecił, lekarz im tak nie powiedział. Lekarz nie powiedział koleżance Anny, żeby brała witaminy, żeby nie chorowała i żeby nie miała właśnie co chwilę jakiegoś głupiego przeziębienia, jakiejś głupiej grypy i tak dalej. I on jej tego nie powiedział, dlatego no ona tego nie będzie stosowała, tak? No i to jest gdzieś tak po prostu świadczy o tym i to mam właśnie wiele jakichś osób, znajomych, którzy tak ślepo wierzą w to właśnie, są tak ślepo przekonani, że lekarze to jest taka wyrocznia, lekarze to mają po prostu taką rację w tym wszystkim, co powiedzą. Jak lekarz im powie, że mają brać antybiotyk, to oni będą brali ten antybiotyk i tyle, tak? Ale nikt z nich, jak się im powie, okej, no dobrze, wzięliście ten antybiotyk, ale popraw sobie jakoś odporność, żeby następnym razem nie trzeba było brać tego antybiotyku, żebyś nie zachorował, nie zachorowała. Oni nie chcą tego po prostu słuchać. Nie chcą. Mają to gdzieś po prostu. Mają to gdzieś i to jest ciężki taki temat. Ciężka sprawa, żeby przekonać właśnie jakieś najbliższe osoby tutaj w Rumunii. No, okej, mówimy o Rumunach. Ja wiem, że w Polsce jest też podobnie, ale wypowiadam się w tej kwestii trochę o Rumunach i naprawdę oni są gdzieś tam tak ślepo zapatrzeni, jeśli chodzi o to, jakim autorytetem jest dla nich lekarz, że no nie da się z nimi dyskutować w tych kwestiach. Nie da się i po prostu to, jak mówię, co lekarz powie, to jest święte. Pisaliście mi też komentarze, że jak ja sobie tutaj spaceruję w okolicy, to po pierwsze, że są wysokie płoty, no są, ten jest jeszcze w dodatku z drutem kolczastym, nie wiadomo co jest po drugiej stronie i że nie ma właściwie chodników do spacerowania, no nie ma, to ciężko nazwać to coś chodnikiem, żeby tutaj przejść, okej, kawałek można, ale generalnie chodzi się tutaj gdzieś
po ulicy. Ale dobrze, przejdźmy jeszcze do następnej grupy społecznej, która stanowi właśnie taki duży wzór i autorytet dla Rumunów. Ale zanim zacznę wam opowiadać o policjantach, to chcę wam coś pokazać, co odkryłem idąc drogą, i odwrócę tylko kamerę na chwilkę. Tam w oknie na balkonie wisi flaga Argentyny. Ciekaw jestem, czy po prostu ktoś jest takim fanem piłki nożnej i Argentyny, że Argentyna wygrała właśnie Mistrzostwa Świata, czy po prostu mieszka tutaj ktoś z tego kraju. No nie wiem, jestem zainspirowany, ale podoba mi się ta flaga. Ja wiem, że robiłem ostatnio ten film o policji. Na początku on właściwie tak w ogóle się nie przyjął, nikt go jakoś tak nie oglądał. YouTube mi ograniczył zarabianie na tym filmie ze względu na to, że nie jest odpowiedni dla reklamodawców, czujecie klimat. Nawet robiłem odwołanie, ale zostało podtrzymane, bo ktoś to ręcznie zweryfikował i sprawdził. Najpierw było to systemowo gdzieś. Ale okej, dobra, ja tam i tak YouTube płaci jakieś grosze, jeśli chodzi o te reklamy. W każdym bądź razie wtedy pokazywałem wam w filmie, jakie były zachowania policji, i powiedziałem też wyraźnie, że tak jak policja zachowywała się w Polsce, to tak samo zachowywali się w Rumunii. Zawsze to powtarzam, że Rumunia jest takim krajem, który jest odbiciem lustrzanym. Odbiciem lustrzanym tego, co się dzieje w Polsce. Wszystko dzieje się według tego samego scenariusza. Wszystkie rzeczy, co dotykały Polskę, dotykają również Rumunię. I czy ten pies musi mi teraz tak szczekać? Musisz szczekać, kolego? Dobra, nie, ja sobie koło niego przejdę i zaraz się do was odezwę. Dobrze, przeszedłem sobie koło tego psa, także będzie może chwila spokoju, chociaż słyszę, że wokół tutaj wszędzie są jakieś psy i szczekają, ale dobra, nie ma co. Po prostu trzeba iść nagrywać, nie przejmować się, może ucichną albo i nie. I chciałem wam powiedzieć dalej, kwestia taka jest, że no nie, no nie da się nagrywać, ja pierdolę. A ty, kolego, co? Co tak szczekasz, kolego? Co tak szczekasz? Ujadasz jak pies policjant, co? Co? Musiałem wyjść z tej ulicy, bo słuchajcie, zacząłem się czuć jak w schronisku dla psów. Swoją drogą to jest ciekawe, dlaczego jak ja zacząłem opowiadać o policji, to akurat psy zaczęły szczekać. Tego to ja nie wiem, to nie wiem. Ogląda tu jakiś policjant, jak to jest? Ja zawsze tędy, jak przechodzę tymi uliczkami, ja spaceruję sobie tutaj często i nagrywam, bo widzicie te moje vlogi, to w zasadzie nigdy tam te psy nie szczekały, albo gdzieś tam sporadycznie. A teraz normalnie przy każdym płocie, przy każdym ogrodzeniu wszędzie były psy i tak głośno się zachowywały. Musiałem stamtąd uciec, wracam się teraz, no i przejdę tutaj gdzieś na drugą stronę ulicy i będę dalej kontynuował moją wypowiedź. Jeżeli chodzi właśnie o policjantów, to muszę stwierdzić, że Rumuni, mam takie wrażenie, że oni się boją policji, że oni czują taki respekt, że policjant to jest dla nich ktoś, kto, no chyba jeszcze większy taki respekt jak do lekarza, tylko że okej, tak jak do lekarza, Rumuni mają respekt, bo wierzą w to, że lekarz im pomoże, że lekarz jest najlepszy, że lekarz wie wszystko, że lekarz ich wyleczy i tak dalej. To, o czym wam wcześniej powiedziałem, to do policji mają taki respekt z takim przerażeniem. Ja bym ujął to w ten sposób, z takim przerażeniem, że a co, bo jak przyjedzie policja, co trzeba na policję, trzeba uważać. Oni się po prostu boją tej policji. Ale moim zdaniem to wynika z tego, że Rumuni nie znają swoich praw. Nie znają swoich praw. Oni to jakby traktowali tylko, że oni mają jakieś obowiązki tylko i wyłącznie, bo trzeba rozgraniczyć to, że ludzie jako obywatele jakiegoś państwa, jakiegoś kraju mają nie tylko właśnie obowiązki, ale mają też swoje prawa i mogą te prawa egzekwować na przykład z policją. I to nie znaczy, że policja zawsze musi mieć rację. A tutaj, wiecie, tutaj jak policja zatrzyma kierowcę, to po prostu nikt właściwie z nimi jakoś nie dyskutuje. Jak policja zabierze prawo jazdy, no to trudno. Jak policja im wlepi mandat, okej, no ja nie mówię, że oni nie będą gdzieś tam rozmawiać i tak dalej, bo rozmawiać będą z tą policją, ale w sensie nie będą się tak buntować. I ja też miałem taki duży przykład na to, jak tutaj się wszystko działo, jeśli chodzi o te całe
dwa lata szaleństwa, dwa lata tak zwane Dawidowe, które były w Rumunii, które cały czas tutaj można powiedzieć, że jakby to ująć, no gnębiła ta policja tych ludzi, tak samo gnębiła jak i w Polsce. Ja powiedziałem, że ludzie nie protestowali generalnie, tutaj nie było jakiejś demonstracji, jak były protesty, na które ja chodziłem, to tych ludzi było naprawdę mało. No i te protesty nie miały jakiegoś takiego większego gdzieś znaczenia. Także gdzieś tam jakaś świadoma część rumuńskiego społeczeństwa była, ale naprawdę byli oni w takiej, bym powiedział, przeważającej mniejszości. Ja pamiętam też przecież jak było, jak jeździłem do pracy metrem, jak ludzie byli tak zastraszeni przez policję, gdzie stało. Tu jest ta stacja taka, ja jeszcze wtedy jeździłem z Piazza Rachowa, to musiałem się dostać do Piazza Unili, centrum miasta, tam przy Starym Mieście. No i wchodziłem do tego metra, było zawsze przynajmniej 5, czasami nawet 7 policjantów, którzy sprawdzali, czy ludzie mieli te namordniki. I wtedy no, ludzie byli tak temu podporządkowani, tak się bali tej policji i każdy ubierał, można powiedzieć, że nie chciał wchodzić w jakąś tam dyskusję z tą policją. I pamiętam też, jak pisaliście mi gdzieś tam komentarze i to były jeszcze filmy takie, co robiłem gdzieś tam z podróży, byłem w jakiejś miejscowości za nam, a to byliśmy w Szimon i później wsiedliśmy do autobusu. Siedliśmy za nam do autobusu, ale w Braszowie, bo tym autobusem chcieliśmy podjechać sobie na stację kolejową, na pociąg, żeby wracać do Bukaresztu wtedy. I ktoś mi napisał komentarz pod filmem: a jak to jest, że wy w tym autobusie bez tych masek jesteście i że tam nie są wymagane? Ja odpisałem wtedy na ten komentarz: no są wymagane, ale my nie nosimy, tak? Także to były tego typu komentarze, się gdzieś tam pojawiały. Ja pamiętam też, jak z kolei inną sytuację, jak ktoś mi napisał na też komentarz pod filmem, tak, pod filmem, ponieważ gdzieś opublikowałem taki film z mojej podróży w tych czasach, w tych po prostu zwariowanych czasach, kiedy to wszystko panowało. I to był taki film, w którym gdzieś tam relacjonowałem mojego tripa i jakaś pani zostawiła komentarz i napisała, że no jak musiałeś jechać z tymi osobami, to tyle godzin i wszyscy w tych maskach, jakbyście wytrzymali. No i ja wtedy, no okej, nie chciałem się tak perfidnie śmiać i tych emotikonów takich zostawiać, heheszkowych tak zwanych, ale skomentowałem, że no nikt nie ubierał i po co, i wszyscy byliśmy zdrowi. I tak przejechaliśmy 15 godzin w samochodzie i człowiek sobie po prostu poradził, tak? Także no gdzieś tam to też świadczy o tym, jak Polacy to też postrzegali, jak myśleli, że tutaj wszystko to wygląda. A to jak mówię, jeśli chodzi o Rumunów, to oni byli bardzo podporządkowani tym wszystkim jakimś restrykcjom, tym wszystkim zasadom. Bali się wręcz policji. Nie byli świadomi swoich praw. Nikt nie próbował nawet dyskutować. I to było gdzieś smutne. Smutne i takie, bym powiedział, bo nawet jak się próbowało uświadamiać tych Rumunów, jak najbliższych, jakichś znajomych, osoby, które tutaj znam, nie, oni wszędzie musieli się stosować do zasad, jakie panowały i tak dalej. Czy to w pracy? Ja w pracy byłem jedyną osobą, która chodziła bez nakrycia twarzy. Gdzieś tam mi zwracali uwagę, później zobaczyli, że ja w tej kwestii jestem niereformowalny i że no nie ma mi co zwracać uwagi, bo po prostu tak. I widzieli, że ze mną nie było już dyskusji w tej kwestii. No co mogli zrobić? Mogli mnie jeszcze jedynie tylko zwolnić z tej pracy. No ale czy mogli mnie zwolnić za coś takiego? No nie sądzę. To jest po pierwsze, a po drugie to myślę, że mieliby ze mną wtedy duży problem, bo ja jestem upierdliwy, ja jestem jak kolec na dupie, jak wrzód i ja bym dochodził wtedy swoich praw, gdyby tak się stało na przykład w mojej pracy. Ale okej, zostawmy moją pracę, było w porządku, w sensie takim, że nikt się do mnie
o nic nie przyczepiał. Myślę, że w pracy to byłem chyba jedyną osobą, która nie została zakeczupowana, jak się to mówi, a wszyscy inni poddali się eksperymentowi medycznemu. Także no, nie wiem, gdzieś to też było wszystko przykre, mimo że próbowałem pewne osoby przekonywać i pewne osoby, że tak powiem, uświadamiać to. A nie wiem, czemu oni też czuli się tacy zastraszeni i tak dalej. Ale okej, kończąc temat właśnie tego, jak Rumuni byli podlegli temu, co powiedziała policja, nie tylko już nawet w tych czasach tak zwanego świrusa, ale też myślę, że na co dzień oni taki czują bardzo duży respekt do policji i bardzo bym powiedział, że boją się nawet tak, boją się tej policji, że policja to jest ktoś taki, nie wiem, chyba im zostało może to jeszcze z czasów komuny, czy nie wiem, po prostu jak to sobie wytłumaczyć, że dla nich policjant to jest taki naprawdę wielki autorytet. Przechodzę sobie koło restauracji greckiej, bardzo fajne miejsce, dobre jedzenie, ale dobra, nie filmuję tam gościa już chyba, bo tak się dziwnie patrzył. I przejdę sobie jeszcze tymi uliczkami i powiem wam o ostatniej grupie, która stanowi duży autorytet dla Rumunów. A są to właśnie politycy, o których gdzieś tam wspomniałem na początku filmu. Dlaczego mówię o nich na końcu? Bo w zasadzie tutaj nie będzie zbyt dużo do gadania, zbyt dużo do powiedzenia w tej kwestii. Moim zdaniem oni, dlaczego są autorytetem takim? Z tego względu, że Rumuni, jak bym to mógł ująć, oni głosują stale na te same partie polityczne. Zawsze wygrywa tutaj albo PNL, albo PSD i to tak dzieje się. W zasadzie to jakbym powiedział jak w Polsce, to jak jest Platforma, jak jest PiS, kiedyś tam była ta cała lewica. I bym powiedział, że takie nastroje te polityczne, jeśli chodzi o Rumunię, są identyczne jak w Polsce. Ja dyskutowałem nawet z Michałem ostatnio, z moim kolegą w pracy. Przygotowujemy się razem do zrobienia filmu. Będzie ciekawy odcinek. Zrobimy go gdzieś w styczniu, mam nadzieję. I ja mówię tak, ja nie wierzę w to, że te wybory są, nie wiem, legalne, żeby ludzie tak głosowali zawsze na te same partie. No nie wiem, to musi być chyba ustawione jakieś, tak? A Michał mi powiedział, że no jego zdaniem po prostu społeczeństwo jest tak durne, społeczeństwo jest tak głupie, że zawsze wybiera to samo, bo wybiera tych, którzy coś im chcą zapłacić więcej, tych, którzy jak najwięcej naobiecują. I w sumie ciężko jest mi się też z Michałem nie zgodzić, z moim kolegą. I w zasadzie jak zacząłem sobie to tak analizować... Ja cię kręcę, chłopie! Co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie wiem, widać cię tam w kamerze, czy nie widać? O, tu jesteś. No, już, dobrze, dobrze, wystarczy. Dzisiaj mnie psy atakują z każdej strony. Atakują, nie wiem, może przez to, że mówiłem o policji. Ciężko stwierdzić. I poczekajcie, bo zgubiłem myśl. A dobrze, bo mówiłem o tym, jak ludzie głosują i że w to nie wierzę, że to tak może być. Ale być może faktycznie jest racja, że społeczeństwo jest tak nieświadome tego, co nas otacza, nieświadome tego, jak zachowują się ci politycy, że oni są tylko polskojęzyczni. Tak samo ja to ująłem tutaj, jak ja opowiadam Rumunom i mówię, że bo wasi politycy są tylko rumuńskojęzyczni, tak samo jak i polskojęzyczni są w Polsce. Co to znaczy? I mój kolega Andrzej się zapytał, co to znaczy? No i mu tłumaczę. I on z taką zawsze buzią otwartą słucha, jak ja mu tłumaczę pewne rzeczy, jakieś kwestie takie związane z Rumunią, z tą całą polityką. Dla niego to są rzeczy niepojęte, co ja opowiadam. Niepojęte dla niego to są po prostu jakieś herezje. Kiedyś właśnie była jakaś sytuacja i ja coś w pracy powiedziałem, krytykując prezydenta Rumunii. Jak się jedna dziewczyna oburzyła, jak po prostu wtedy zaprotestowała, powiedziała: to jest nasz prezydent! Co ty mu o nim mówisz? I wiesz do was. I wiecie co? I ona tak zareagowała i reakcja była naprawdę ostra. Ja sobie myślę, dobra, ja już nie będę się po prostu wypowiadał, nie będę już nic mówił w tej kwestii. Ja powiem inaczej. Moja koleżanka w pracy, która jest Rumunką,
Ona kiedyś mi zadała pytanie, ponieważ tam koło nas, koło pracy jest ten cały parlament, gdzie oni obradują. I tam często odbywają się jakieś protesty. I moja koleżanka Andrea w pracy, ona się mnie pyta: Rafał, a jaki tam jest protest? Bo ty zawsze wiesz, jakie są protesty. I akurat protestowali tam kierowcy ciężarówek. Mieli tam jakieś swoje żądania i tak dalej. Już nie pamiętam, o co dokładnie chodziło w tej kwestii. Nie było ich wielu, ale przyjechali tirami, zaczęli trąbić i robili bardzo dużo hałasu. No i gdzieś to się po prostu niosło, aż było słychać u nas w pracy. Także o czym to świadczy? O czym to, słuchajcie, świadczy, że koleżanka, która jest Rumunką, ona się mnie pyta, mnie Polaka, który mieszka tutaj w Bukareszcie, no teraz już na obrzeżach Bukaresztu, co się dzieje u niej w kraju? Dlaczego protestują? Skąd ten protest się wziął właśnie przy Piazza Wiktorii? No dla mnie to było niepojęte. Ale dobrze, co jeszcze można powiedzieć o tych politykach? No są takim, wydaje mi się, trochę autorytetem. Raz, że Rumuni, tak jak powiedziałem, głosują stale gdzieś tam, po pierwsze na tych samych, po drugie gdzieś też, jak wszystko to, co się działo w ostatnim czasie, najprościej jest mi się do tego gdzieś tam odnieść, bo widziałem, jakie były zachowania Rumunów. Oni woleli zostać w domu, woleli jeść, jak ja to opowiadałem, wpierdalać sarmale. I póki mieli co położyć na stole, póki mieli co zjeść, to ich nic nie interesowało. I cały czas tak jest w zasadzie, jeśli chodzi o Rumunów, o Rumunię. Dlatego gdzieś śmiem twierdzić, że politycy muszą być jakimś autorytetem dla nich. No chyba muszą być, skoro się nie buntują, skoro nie protestują, skoro wszystko im tak gdzieś łatwo przychodzi, żeby zaakceptować różne rzeczy, które się dzieją, żeby zaakceptować drożyznę. Jak był protest odnośnie tego, że są ceny wysokie w Rumunii, to było trochę tych osób. Ktoś mówił, że 10 tysięcy. Ja byłem na proteście i nie widziałem takiej liczby osób. Myślę, że tych osób mogło być 1000, może 2-3 tysiące, ale to była gdzieś maksymalnie, przepraszam, taka liczba. I to świadczy o tym, że Rumuni gdzieś mają po prostu wszystko, mają dokładnie gdzieś wszystko, co się dzieje u nich w kraju. Może część z nich reaguje, tak jak mówię, obojętnie na to, bo twierdzą, że tak jak słyszałem nieraz takie opinie, że a oni i tak niczego nie zmienią. A czy ci politycy są dla nich jakimś tam autorytetem? Ja myślę, że gdzieś dla jakichś osób, które są, wydaje mi się, starsze może, bo ci młodzi Rumuni, którzy gdzieś są tym pokoleniem takim młodszym, to im po prostu to wszystko wisi. Ja zauważyłem, że im to wisi. Oni nie mają żadnych autorytetów, jeśli chodzi o polityków, ale gdzieś ci, którzy są właśnie z jakiegoś starszego pokolenia, to oni bardziej nawet są zainteresowani, żeby iść głosować, a to na tych, to na tych. Ale generalnie, no to jest tak, jak wam właśnie opowiadam. Dobra, wiecie co, będę kończył ten film, bo jak się to mówi, ściemnia się. Nie no, nie ściemnia się, rozjaśniło się. Jest naprawdę ładne słonko, troszkę mroźno, ale trzeba wracać do domu. I co mogę wam jeszcze tak podsumować? No to są takie właśnie trzy zawody, jakby to powiedzieć, trzy autorytety, które gdzieś tam imponują Rumunom. Ja myślę, że najbardziej chyba jednak lekarze. Lekarze są takim autorytetem, który gdzieś tam cieszy się chyba największym zaufaniem, jeśli chodzi o społeczeństwo w Rumunii. Policja, tak jak wam powiedziałem, myślę, że budzi raczej grozę i przerażenie i tylko w ten sposób gdzieś tam wzbudza taki respekt, jeśli chodzi o Rumunów. A politycy, no to tak jak mówię, albo starsze pokolenie Rumunów, którzy gdzieś tam mają swoich jakichś wybranych idoli, a młodzi mają wyjebane na wszystko. To można było podsumować, szczerze mówiąc, w tych kilku zdaniach. Tak jak powiedziałem, ktoś mi powie, po co taki długi odcinek, po co tak dużo gadasz w tym temacie, mogłeś powiedzieć te trzy zdania. A mogłem oczywiście, mogłem zrobić shorta nawet tak zwanego, ale chciałem sobie o tym podyskutować, chciałem o tym trochę porozmawiać. Czy ktoś ma ochotę tego słuchać?
to już jest inna kwestia. Myślę, że gdzieś i tak jesteście zainteresowani tym, co ja opowiadam, jak to jest w Rumunii, jak to jest w Polsce, różne tematy i tak dalej. Także mnie jest miło naprawdę, że oglądacie i cieszę się z każdego waszego pozytywnego odbioru, jaki jest związany z tymi filmami, które ja nagrywam, tak? Dlatego dobrze, już nie będę raczej przedłużał. Myślę, że wystarczy nagrywania w dniu dzisiejszym. Żegnam się z wami. Zostańcie na kolejny filmik, który się pojawi. Pojawi się właśnie ten vlog z Sybiu, który będzie w niedzielę. Myślę, że będzie fajny film. Dosyć długi, także zachęcam, żebyście oglądali też te filmy gdzieś tam z podróży, a nie tylko jakieś takie tematy, które gdzieś ja się wypowiadam, bo gdzieś, słuchajcie, chcę pokazywać też tą Rumunię i odkrywać, bo jest to kraj, taki bym powiedział, nietypowy. To nie jest kraj, do którego jeździ przeciętny, statystyczny Polak i tutaj mieszka. Dlatego macie taką okazję po prostu zobaczyć, jak pokazuje Rumunię i nie tylko filmy jakieś tematyczne, chociaż cieszę się, że je odbieracie pozytywnie i że je oglądacie. Także film z Sybiu będzie w niedzielę. Pod tym filmem zostawcie oczywiście jakiś komentarz, dajcie łapki w górę. No i zachęcam was wszystkich do subskrypcji tego kanału. Tyle. Żegnam się z wami. Kiedykolwiek oglądacie ten film, rano, wieczorem, czy też po południu, to życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach.